stabilności makroekonomicznej to są nierównowagi gospodarcze, nierównowagi w sensie handlu światowego. Jak Państwo spojrzą na to, jak wyglądała nadwyżka na rachunku bieżącym w bilansie płatniczym w południowo-wschodniej Azji i jak wyglądał deficyt na tymże rachunku w Stanach Zjednoczonych, to widać, dlaczego Stany Zjednoczone były zaczynem tejże ostatniej recesji i zaczynem tegoż kryzysu. Wyeliminowanie tej nierównowagi jest problemem najważniejszym oprócz problemów finansowych. Czy do tego doczekamy? To decyzja zależy przede wszystkim od Stanów. Podobnie jak w ubiegłym roku, kiedy mówiliśmy o tym, że były dwa kanały transmisji kryzysu światowego na wpływu tegoż kryzysu na gospodarkę Polski, czyli kanał finansowy i kanał handlowy. Byliśmy bardziej pesymistyczni, jeżeli chodzi o załamanie się handlu światowego. Dla Państwa informacji, sądziliśmy, że to będzie między spadek rzędu 13-16% wolumenie. W tej chwili mamy ostateczne dane 12% spadku. Jest to największy spadek obrotów w handlu światowym obserwowany po wojnie. Oczywiście po II wojnie światowej. Można powiedzieć, że wpływ kanału finansowego, czyli wpływ kryzysu finansowego na polską gospodarkę okazał się słaby. Przypuszczaliśmy rok temu, że będzie gorzej, jednak nasz system finansowy, nasze banki obroniły się. I to, trzeba przyznać, jest sukces Polski. No niestety nie obroniliśmy się, jeżeli chodzi o handel zagraniczny. Tutaj nadal nasze obroty handlowe w sensie wolumenu są poniżej poziomów sprzed kryzysu. No ale trudno było się obronić, jeżeli wolumen światowy spadł 12%. Przy czym od razu powiem, że szybkość odbudowy jest znaczna i mamy szansę pod koniec roku już przekroczyć poziomy sprzed kryzysu. Też jest to bardziej optymistyczne niż przypuszczaliśmy rok temu. No, żeby nie było wątpliwości, to proszę zobaczyć, tutaj mamy pogadane, w jaki sposób się to wszystko zaanymowało. Praktycznie rzecz biorąc, dostosowanie polskiej gospodarki było, no, powiedziałbym, perfekcyjne w sensie i obrotów handlowych, i powiedzmy nierównowag zewnętrznych. To oczywiście mieliśmy problem z finansami, mieliśmy problem z walutą. Po załamaniu się złotego bardzo szybko nastąpiła, no też w miarę szybka odbudowa jego wartości, chociaż nadal jesteśmy na poziomie sprzed 5 lat, jeżeli chodzi o kurs euro do złotego do euro. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, no to można powiedzieć, że uratowaliśmy się w polskiej gospodarce dzięki temu, że polskie przedsiębiorstwa były bardzo elastyczne, dobrze się dostosowały do popytu, który był zgłaszany zewnętrznie i wewnętrznie. Polskie gospodarstwa domowe nie przeżyły kryzysu tak jak inne gospodarstwa domowe w innych krajach. Nadal zgłaszały popyt konsumpcyjny, konsumowały. Można powiedzieć, że to też było czymś, co polską gospodarkę podtrzymywało. Niestety, jak to zwykle bywa w przypadku kryzysu, najbardziej dotknięty został rynek pracy, ale też, powiedzmy, w porównaniu z historią dość krótką, z poprzedniego spowolnienia, kiedy mieliśmy ponad 3 miliony bezrobotnych, liczba bezrobotnych wzrosła do, no powiedzmy, tym maksimum do nieco powyżej 2 milionów.
To znowu pokazuje, jak wyglądały kwestie rynku bankowego i powiedzmy kosztu pieniądza. Można powiedzieć, że po tym załamaniu, które mieliśmy w okresie początkowym kryzysu, no, jest pewna poprawa, ale nadal w porównaniu z sytuacją przedkryzysową, no, mamy niestety pewne kłopoty. Tak jak powiedziałem wcześniej, polskie przedsiębiorstwa dostosowały się bardzo dobrze do kryzysu. Można powiedzieć, że sektor prywatny był, powiedzmy, forpocztą walki z kryzysem. Jeżeli chodzi o sektor publiczny, on ucierpiał najbardziej. I no, można powiedzieć różne rzeczy na ten temat. Państwo tutaj zapewne czytają krytyczne oceny ekonomistów dotyczące właśnie prowadzenia polityki fiskalnej, czy inaczej mówiąc, polityki budżetowej w kraju. Ja nie będę w tym kontekście się wyróżniał. Też uważam, że można było lepiej, no ale jest jak jest. Mamy zdecydowanie problem, o którym za chwilę więcej powiem. Wnioski z tegoż kryzysu i z poprzednich spowolnień, żeby nie było wątpliwości, bo te wnioski no, były formułowane już od lat, co należy zrobić, co jest piętą achillesową polskiej gospodarki. Proszę pamiętać o tym, że ocena ekonomistów różni się od oceny polityków. To jest niestety widoczne również w określeniach, powiedzmy, czołowych polityków i powiedzmy ocenach ekonomistów przez nawet naszego czołowego polityka pochodzącego z Wybrzeża. Nie będę już się dalej wywnętrzniał, nie o to chodzi. Ale co jest naszym problemem? Pierwsza sprawa to jest zbyt duży udział sektora państwowego w polskiej gospodarce. My mamy udział sektora państwowego, proszę nie mylić tego z udziałem sektora finansów publicznych. Udział sektora państwowego, czyli to, co państwo, czyli agendy państwowe kontroluje w gospodarce. Mamy na poziomie podobnym jak kraje afrykańskie. Mamy gdzieś około 3 razy większy niż inne kraje w Unii Europejskiej. Czy to jest problem, czy nie? Ekonomiści generalnie uważają, że jest to problem, ponieważ efektywność sektora państwowego jest słabsza i to jest ocena powszechna niż efektywność sektora prywatnego. Kolejna sprawa to jest słabość instytucji. Przez instytucje ja nie rozumiem, powiedzmy, instytucje w sensie organizacji, tylko instytucje w sensie tego, co jest instytucją rynku, instytucją gospodarki rynkowej. Tutaj mamy do czynienia z ewidentnym psuciem od ładnych paru lat. Poprzedni rząd, czyli rząd PiS-u, zapoczątkował, rząd PO nie był w stanie zahamować tego psucia. Być może teraz będziemy obserwowali dążenie do naprawy. No ja tylko powiem jedną rzecz. No, to słynne jedno okienko, o którym mówiono od lat, do tej pory się nie doczekało realizacji. Czyli no to jest jeden z elementów instytucji, instytucji rynku, która no jest ewidentna. Jeżeli mamy barierę wejścia i mamy barierę wyjścia z rynku, no to funkcjonowanie instytucji rynkowych jest dość ciężkie. Kolejna rzecz to jest nieefektywność sektora publicznego. No tutaj niestety no nic nie możemy poradzić w krótkim okresie czasu, natomiast powinniśmy myśleć o tym, jak temu zaradzać. No i kolejna rzecz, archaiczne zarządzanie finansami publicznymi. Są pewne próby, ten rok prawdopodobnie coś pokaże, ale nadal funkcjonujemy w takim systemie, który, no powiedziałbym, pasował do zarządzania finansami publicznymi w gospodarce centralnie planowanej, a nie w gospodarce rynkowej. To jest ocena ekonomistów. Ocena polityków
jest prosta. System się sprawdził, nie ma potrzeby radykalnych zmian. Potrzebne są zmiany kosmetyczne. Nie będziemy przeprowadzać radykalnych, ostrych reform, bo to, jak to ktoś powiedział, to może boleć. Jak? Tutaj nie będę już się dalej wypowiadał. Jakie mamy wnioski z poprzedniego kryzysu, z obecnego? Czy są podobieństwa? Poprzedni kryzys trwał nieco, w sensie kryzysu, czy powiedzmy spowolnienia gospodarczego, trwał nieco dłużej, bo on rozpoczął się pod koniec 2000 roku, skończył się w połowie 2003. Teraz udało nam się, powtarzam za Urzędem Statystycznym,